Czy da się wymyślić coś nowego w kwestii czujników ruchu? Myślałem, że nie i że wszystkie wyglądają mniej więcej podobnie. Dopóki nie dostałem na testy Fibaro Motion Sensor, który jest no po prostu jedyny w swoim rodzaju. No i dzisiaj go recenzujemy. Zapraszam. Fibaro Motion Sensor to jest po prostu czujnik ruchu. Tak myślałem. A dostałem go na testy i okazało się, że no nie do końca. Po pierwsze, to jest to, o czym powiedziałem we wstępie, czyli wygląd. Tak wygląda pudełeczko, które dostajemy ze sklepu. Tak jak już widzicie, są różne kolory. Tu jest coś czerwonego, tu jest niebieski, zielony, żółty. Więc moja pierwsza myśl była taka: o sobie i czemu? Więc wyciągnijmy go sobie z pudełka. Czujnik wygląda w ten sposób. W pudełku znajdziemy jeszcze. Instrukcje oraz zestaw montażowy możemy czujnik zamontować na przykład pod sufitem. Fibaro Motion Sensor no to w pierwszej kolejności czujnik ruchu. Kiedyś czujniki ruchu były wykorzystywane tak naprawdę do tego, były takie spore urządzenia, które montowaliśmy pod sufitami i podpinaliśmy do alarmów. Do tego się mniej więcej sprowadzały. Potem może był jakaś element tego, że wychodziliśmy, zapalało się światło. Teraz czujniki ruchu, tak jak widzicie, zostały bardzo mocno zminiataryzowane. Czyli Fibaro. Stwierdziło, że podejdzie do tematu kompletnie inaczej. Mamy tu tak naprawdę idealną kulę, która jest w Motion sensor, ale z podstawką. Dzięki tej podstawce, którą jesteśmy w stanie zresztą zamontować w dowolnym miejscu, ona się nie rusza, tylko będzie w danym miejscu stać. Więc zamiast takiej wielkości czujnika ruchu, mamy po prostu taką kuleczkę, którą możemy sobie dać gdziekolwiek. Ten czujnik ruchu działa na taką baterykę, więc nie potrzebuje stałego zasilania. To jest jego plus. A do czego go wykorzystujemy? No możemy go wykorzystać w dalszej części do alarmu, jak najbardziej. Ale poza tym no najfajniej się dzieje, jak włączymy go w różnego rodzaju automatyzację i sceny. Czyli tak jak ja zawsze mówię, to, czego może zabraknąć w inteligentnym domu to jest człowiek. No inteligentny dom poradzi sobie sam. Między innymi za pomocą właśnie takich czujników. A w praktyce to działa tak, że wchodzimy do domu, na przykład i właśnie zapalają się światło, ale się powoli rozświetlają. Albo stawiamy go na stoliczku nocnym naszego dziecka i kiedy ono się poruszy w nocno, to on zapali światło do toalety, żeby wskazać mu, wskazać mu drogę. Tak naprawdę pomysł na wykorzystanie takich czujników jest. Pełno. A dlatego ja jestem właśnie takim zwolennikiem tego, że żebyśmy mieli jak najwięcej tego typu czynników ruchu, bo one wtedy po prostu działają trochę za nas. Kiedy wchodzimy do pomieszczenia, nie musimy szukać włącznika. Po prostu światło same się zapali. Ale to nie wszystko. Fibera Motion sensor jest również czujnikiem światła. Oznacza to, że jest on w stanie mierzyć to, jak bardzo jest jasno w danym pomieszczeniu. Po co tak naprawdę możemy to wykorzystać w automatyzacjach? U mnie na przykład jest tak, że mam przedpokój, w którym jest czasem jasno, czasem ciemno w ciągu dnia. To zależy od tego, jak bardzo jest jasno na zewnątrz. Jeżeli pada słońce, to przedpokój jest doświetlony, ale jeżeli jest pochmurno, no to już jest ciemno. I to jest bez względu na to, czy mamy godzinę 10 rano, czy 10 wieczorem, czy 16 po południu. To zależy od pogody. I tak naprawdę tego typu czujnik bardzo dobrze się sprawdza w tym miejscu, bo gdy przychodzę z zewnątrz i wchodzę do przedpokoju, jeżeli spadnie tak naprawdę jasność poniżej jakiejś ilości lumenów, no to wtedy zapali światła, a jeżeli jest powyżej, to znaczy, że jest jasno i on, go, on tych światło po prostu nie włączy. Więc czujnik ruchu, czujnik światła powiedzmy, czy rzeczy, które jesteśmy w stanie połączyć w czujnikach ruchu. Ale po co mu jest czujnik temperatury? I to było moje pytanie, na które zdobyłem odpowiedź dopiero recenzując ten sprzęt, i on cały tutaj czas nam mruga na na światełkiem zielonym. O co w tym chodzi? Ten czujnik jest stworzony w ten sposób, że możemy go sobie zamontować, na przykład, właśnie w przedpokoju, w miejscu, w którym widzimy, gdy wchodzimy do naszego pomieszczenia. I on za pomocą tego światła jest w stanie nam dać znać, czy. Temperatura w pomieszczeniu jest ok, czy nie. Czy jest za ciepło, czy jest za zimno, po prostu daje nam świat, daje nam znać za pomocą koloru. I dzięki temu jesteśmy w stanie: na przykład, ok, wchodzimy, świeci na przykład na niebiesko, to sobie tam ustalamy, jakie to mają być kolory. Znaczy, że jest zimno, no to odpalamy ogrzewanie. Um. Osobiście jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby te rzeczy działy się same, żebyśmy mieli jakąś ustaloną temperaturę. Ale w sumie stwierdziłem, że to jest fajny element, bo zawsze wiem jaka jest mniej więcej temperatura w pomieszczeniu i nie muszę zerkać na żadne termostaty, nie muszę zerkać na telefon. Po prostu mi daje znać za pomocą mrugnięcia, co jest w sumie intuicyjne i dosyć innowacyjne. Mimo, że ten sprzęt już jest na rynku kilka lat to czegoś podobnego jeszcze nigdzie indziej nie widziałem, więc to jest zdecydowanie Duża zaleta dla Fibar. Podsumowując, ten czujnik jest nietypowy, ale spełnia swoją, spełnia swoją funkcję. Na pewno musi się Wam podobać albo nie, bo takie oko, które na nas patrzy, niektóre osoby mogą mieć z tym problem, więc to jest kwestia tego, czy jego wygląd się nam podoba. Jeżeli tak, no to to jest bardzo dobry czujnik pod Z-Wave, bo tutaj tak naprawdę go podepniemy. My go testowaliśmy z centralką FIBARO HC2, oczywiście będzie też działało z FIBARO HC3 i innymi centralkami Z-Wave'owymi. I tak naprawdę to tyle. Ten czujnik działa, jest fajny w stosunku do niektórych innych, ale to już musicie zobaczyć na naszym kanale jakie inne czujniki ruchu nie są fajne. Ten jest ok. I po prostu no, mogę go polecić i cały czas zresztą widzicie, cały czas się po prostu nim bawię, bo jest taką fajną kuleczką. Oczywiście nie polecam, żeby nim rzucać, bo mimo wszystko ten czujnik nie kosztuje 3 zł, ale, ale no, jest coś innego, jest coś nowego, jest coś fajnego, więc plus dla Fibaro za taki pomysł. Jeżeli Wam się film podobał, to jak zawsze. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, oglądacie ten film, który już jest pewnie któryś, no to czemu? My tutaj czekamy na to no i oczywiście lajkujcie te filmy, bo jak człowiek widzi, że ma 2000 wyświetleń i 30 lajków to tyle osób widziało i nie zalajkowało, więc lajkujcie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.